Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, tutaj Alessandro i po kilkudniowej przerwie witam w kolejnym odcinku Pentagon Challenge FMA 2017. Mamy moi drodzy 31 stycznia 2020 roku, jesteśmy już po przerwie zimowej, jesteśmy już po zgrupowaniu zimowym, który spędziliśmy w zachodniej Andaluzji i to właśnie tam przygotowywaliśmy się do drugiej części sezonu. Zatem może na początek tutaj kilka transferów, które przeprowadziłem w tym zimowym okienku, które właśnie dzisiejszego dnia dobiega końca, tak więc zerknijmy sobie tutaj, jakie zmiany w moim składzie nastąpiły. Nastąpiły w zasadzie niewielkie zmiany, ponieważ pozyskałem tylko jednego piłkarza, wypożyczyłem Ismaila Azaouiego, piłkarza, no, którego zwróciłem uwagę już w zeszłym sezonie, kiedy występował w barwach TSV 1860 Monachium. Tam zrobił na mnie dosyć duże wrażenie swoją grą i ten utalentowany 22-letni Belg najbliższe bodajże chyba dwa sezony, najbliższy sezon spędzi właśnie w moim zespole, co więcej, półtora sezonu w zasadzie spędzi w moim zespole, co więcej, tutaj możemy go wykupić po sezonie, ale za kwotę aż 6 milionów euro, ponieważ no, nie chcieli zejść włodarze Wolfsburga poniżej tej kwoty, tak więc no, musiałby naprawdę tutaj wzbić się na wyżyny swoich umiejętności młody Ismail Azaoui, abyśmy mogli tutaj go jednak pozyskać za tak dużą jak na nasze warunki kwotę. Również udało mi się wykupić na stałe mojego lewego obrońcę, czyli Janesa Horna. Widzicie, Janes Horn już od nowego sezonu będzie na stałe zawodnikiem Fortuny Düsseldorf. Spójrzmy, ten młody piłkarz naprawdę fajnie rozwinął się w naszym klubie i tutaj na razie jest podstawowym lewym obrońcą. No i również kilku zawodników się pozbyliśmy w trakcie tego zimowego okienka transferowego. W zasadzie jednego zawodnika, piłkarza, z którym no, wiązała się tutaj prawdziwa saga transferowa. No ten piłkarz tutaj usilnie wymuszał na mnie odejście z klubu. Mowa oczywiście o młodym Newgenie, czyli Tilu Bauerlejnie, piłkarzu, który miał tutaj mnóstwo ofert z naprawdę świetnych klubów. Oczywiście te wszystkich ofert już tutaj nie widzimy, ale było Schalke, był Stuttgart, były Norwich City, była Hertha Berlin, no pół Bundesligi interesował się tym piłkarzem, no i umówiłem się z nim, że złożymy, że zaakceptujemy ofertę w wysokości 1,2 miliona euro, ponieważ no piłkarz już zbuntował tutaj pół mojego składu. Tutaj zrobił taki bunt w zespole, że dlaczego ja nie pozwalam mu odejść, skoro on chce się rozwijać, chce rozwijać swoją karierę. No i kiedy już odbywałem z nim tą rozmowę, w momencie, kiedy już podpisywał kontrakt z Schalke, no bardzo mi dziękował za to, że jednak dałem mu szansę gry w lepszym zespole. No i powodzenia tutaj dla Tila Bauerlejna. Tutaj no nie chciałem go na siłę trzymać w zespole, po prostu pozwoliłem mu odejść, ostatecznie przeniósł się do Schalke 04. Zerknijmy sobie tutaj jeszcze na to, jak tutaj przygotowywaliśmy się do sezonu, ponieważ ostatnio widzieliśmy się tutaj w meczu z Paderborn wygranym 3-1. Później jeszcze rozegrałem sobie 3 mecze. Wszystkie 3 te spotkania ligowe udało mi się wygrać. Najpierw graliśmy z Norymbergą. Po bardzo ciekawym meczu wygraliśmy 3-2. Po trafieniach Michaela Pereiry i golu Amadu Hajdary dla rywali dwukrotnie trafił Cedric Tuchert. Później gładko ograliśmy Arminię Bielefeld 3-0. Daniel Hawk strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie. Gola dołożył Kaczunga, trzecią bramkę strzelił w 59 minucie, ustalając wynik meczu sam Szrek. No i później właśnie to było niesamowite spotkanie. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że mecz z TSV u siebie, ten wygrany, gdzie chwilkę wam tu poszukam, o właśnie ten wygrany 6-1, to był najlepszy występ mojego zespołu pod moją wodzą. No to ja oczywiście już zmieniam zdanie, to mecz z Freiburgiem na wyjeździe był tym najlepszym spotkaniem, meczem, w którym wychodziło nam absolutnie wszystko. Graliśmy rzeczywiście koncertowo. Dwa trafienia Kaczunki, gol Pereiry i bramka Zoltana Stibera no sprawiły, że zmiażdżyliśmy jednego z głównych pretendentów do awansu do pierwszej Bundesligi aż 4-0, tak więc no to był naprawdę koncert w naszym wykonaniu. Później rozegraliśmy jeszcze 4 mecze sparingowe z rezerwami Ingolstadt, remisowaliśmy 0-0, 3-0 ograliśmy rezerwy Freiburga, następnie jednobramkowe zwycięstwo z Rapidem w 1 i dwubramkowe z drużyną Sparty Praga. Jak zapewne się domyślacie, wszystkie te 4 mecze sparingowe rozgrywał mój asystent. Co więcej, jeszcze po tym meczu z Freiburgiem, może ja wam to jeszcze będę w stanie pokazać do 11 tygodnia, no niestety już nie jestem w stanie wam tego pokazać, ale mam chyba screena, także może wam go tutaj wrzucę. Po tym spotkaniu do 11 tygodnia trafiło aż 7 graczy Fortuny Düsseldorf. To było coś niesamowitego, absolutnie zdominowaliśmy tutaj tę kolejkę ligową. Rzeczywiście nasi piłkarze spisali się świetnie i za
zasłużyli właśnie na aż tak duże wyróżnienie w postaci 7 piłkarzy w 11 kolejki. Jak widzicie, już od 6 spotkań nie straciliśmy bramki, tak więc również w defensywie spisujemy się znakomicie. No i dzisiaj gramy z 14 dopiero w tabeli Unionem Berlin, a skoro o tabeli wspominając, no to tutaj wiosnę rozpoczynamy na pozycji lidera drugiej Bundesligi, tak więc zgodnie z tymi przedsezonowymi zapowiedziami, no jesteśmy tutaj jednym z głównych kandydatów w tym momencie do awansu. Na drugim miejscu jest rewelacyjny Karlsruhe. St. Pauli, które również nie było tutaj określane w roli faworytów, jest na miejscu trzecim, dopiero czwarty Freiburg, piąte Bochum, tutaj Kaiserslautern, czyli spadkowicz z pierwszej Bundesligi dopiero na miejscu dziewiątym, a w strefie spadkowej Chemnitzer, Paderborn i Würzburg na miejscu barażowym. Zatem te zespoły będą tutaj biły się o utrzymanie w drugiej Bundeslidze. Jak widzicie, jeżeli chodzi o zawodników ze średnimi ocenami, to nasi piłkarze tutaj zdominowali tę klasyfikację bezsprzecznie. Sam Schreck 7,54. No niestety ten piłkarz doznał kontuzji w trakcie okresu przygotowawczego. Jeszcze 3 tygodnie będzie pauzował. Zoltan Stiber, no rzeczywiście ostatnio Węgier, mimo 31 lat, mimo tego, że sprowadziłem go tutaj za darmo z Kaiserslautern, no to rzeczywiście piłkarz, który jest jednym z kluczowych zawodników w naszym zespole. Zerknijmy sobie może tutaj na jego ostatnie występy. No tutaj co prawda w sparingach spisywał się słabo, ale tutaj spójrzmy na te mecze jeszcze przed okresem przygotowawczym. W zasadzie w każdym spotkaniu spójrzcie, on tutaj notował asystę, bądź też w co niektórych meczach strzelał także bramki, tak więc rzeczywiście jego występy w ostatnim czasie robią bardzo, bardzo duże wrażenie. No Giorgio Puszkasz ostatnio na stałe wylądował na ławce rezerwowych, ale on również jest w wysokiej formie, on również miał tutaj mnóstwo ofert z innych klubów, ale na szczęście udało mi się go utrzymać w zespole Fortuny Düsseldorf i nie spowodowało to jakiegoś jego wielkiego niezadowolenia. Tak więc teraz skład na spotkanie z drużyną Unionu Berlin. Nie będziemy przedłużać, ponieważ czasu mam dosyć mało. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj 4 spotkania rozegrać. Tak więc skład wygląda następująco. W bramce Prince, dalej Bagadur, tutaj niecodziennie na prawej stronie, ponieważ Patrick Farkasz jest tutaj zawieszony za kartki. W środku Hog, Sunicz i Horn. Dla Sunicza to będzie debiut w oficjalnym meczu naszego klubu. W drugiej linii Hajdara i Marcel Sobotka. Marcel Sobotka, z którym przedłużyłem kontrakt o kolejny sezon, ponieważ miał tutaj wpisaną klauzulę w kontrakt, która mówiła o tym, że możemy go przedłużyć właśnie o kolejny rok. No i rzecz jasna to uczyniłem, tak więc nasz podstawowy środkowy pomocnik będzie tutaj przez kolejny sezon reprezentował barwy Fortuny. Tak więc tak wygląda dwójka środkowych pomocników. Gonsalves tutaj na prawym skrzydle, ponieważ niestety kolejny z piłkarzy kontuzjowany, pęknięcie żeber. Również w trakcie okresu przygotowawczego wylecia nam ze składu Mikel Pereira, który również ostatnio rozgrywał świetne mecze. To właśnie on dał nam zwycięstwo w meczu z Hanowerem, z Norymbergą, tak więc rzeczywiście również warto dawać temu zawodnikowi szansę w pierwszym składzie. Jako ofensywny pomocnik Milosz Jojcz, to oczywiście tutaj następstwo kontuzji sama Schrecka. No i na lewej Stiber i w ataku ostatnio świetnie spisujący się i dający rzeczywiście koncert w meczu ze Freiburgiem Elias Kaczunga, który no dużo siedział ostatnio na ławce rezerwowych, ale teraz no w bardzo dobrym stylu powraca do pierwszego składu. Tutaj jeżeli chodzi o kontuzjowanych piłkarzy, mamy jeszcze Felixa Leista, on tutaj również z powodu przepukliny jeszcze przez 2 tygodnie będzie pauzował, ale wkrótce, mam nadzieję, powróci szybko do składu. Tak więc taki skład sobie zgłaszamy i już za chwilkę będziemy na stadionie Esprit Arena, gdzie prawie 30 tysięcy widzów dzisiaj przyszło dopingować nasz zespół w starciu z dopiero 14 Unionem Berlin. Tak więc no, będziemy dzisiaj bez wątpienia uznani za faworyta tego spotkania. No i nie myliłem się, media tutaj zdecydowanie stawiają nas jako faworyta tego meczu. 1,17 tutaj taka tutaj jest stawka na nas, natomiast na Union aż 11 euro za każdą postawioną pojedynczą monetę właśnie w tej walucie. Tak więc no rzeczywiście tutaj media nie mają wątpliwości, że to my będziemy zwycięzcą tego meczu. Till Bauerlaine ujawnił, że chce odejść z klubu. Kibice nie posiadali się ze złości, skoro już odszedł, znów możemy się tego spodziewać.
To nie ma większego znaczenia. No i tutaj spójrzmy na skład naszych rywali, którzy grają takim iście defensywnym zestawieniem w bramce: Bysk, dalej Smoliński, Trimmel, Sirspen, Pedersen, Felix Kroos, Veland, Kalmar, Krelach, Zyuk, no i Kwamer. Tutaj jako jedyny wysunięty napastnik w zespole naszego dzisiejszego przeciwnika. Tak więc, moi drodzy, już tutaj instrukcje dotyczące rywali ustawione. Jeszcze motywacja. Zagrajmy tak jak ostatnio. No kiedy, gdybyśmy zagrali tak jak z Freiburg, no to myślę, że tutaj mogłoby dojść do nawet dwucyfrówki. Widzimy, że morale w zespole jest wręcz znakomite, tak więc warto je tutaj utrzymać i zainkasować kolejne 3 punkty w meczu z Unionem Berlin. No i uwaga, mamy corner, 36 minuta, Jojcz do Stibera, Sobotka 1-0, asysta kolejna Zoltana Stibera, a Marcel Sobotka zdobywa swoją czwartą bramkę w tym sezonie drugiej Bundesligi. Bardzo ładne rzeczywiście rozegranie, piękne wyłożenie piłki od Stibera. Spójrzmy, tutaj Węgier pięknie przyjął piłkę, zobaczył tutaj niepilnowanego Sobotkę na 10 metrze, no i ten trafił do siatki, mamy 1-0. No i to była jedyna godna odnotowania akcja w pierwszej połowie. Spójrzmy, że słabo dzisiaj spisuje się Elias Kaczunga, zatem może zmienimy mu tutaj rolę, ponieważ dałem mu wysunięty napastnik, dajmy mu tutaj kompletny napastnik, myślę, że w takiej roli będzie spisywał się lepiej. No i tutaj możemy tutaj powiedzieć naszym zawodnikom, że nie wolno nam teraz odpuszczać, również warto skrytykować Kaczungę za ten słaby występ. No i cóż, przechodzimy do drugiej połowy i liczymy na kolejne gole. No i mamy kolejną sytuację, tutaj jest Horn, wybija piłkę z autu Hajdara, widzimy, że obaj nasi środkowi pomocnicy mają już na koncie żółte kartki. Kaczunga, teraz uderzenie, ależ bramka Eliasa Kaczungi, no zdecydował się na strzał zza pola karnego i pięknym tutaj strzałem pokonał golkipera rywali. Spójrzmy, Hajdara, świetne rozegranie do Kaczungi, ten przyjął piłkę 25 metrów do bramki, ależ bomba, ależ okno Eliasa Kaczungi, no prawdziwa ozdoba tego meczu, mamy 2-0. 70 minuta tego meczu, czas na przeprowadzenie zmian. Tutaj może Marcel Sobotka opuści plac gry, bo ma już dosyć słabą kondycję, zatem Kerk wejdzie w jego miejsce, a Jojcz tutaj zamieni się pozycjami z Kerkiem, Hajdara z kolei z Jojiczem. No i tutaj może jeszcze jedną zmianę, może Azawi w miejsce Stibera, damy tutaj szansę naszemu nowemu nabytkowi, ale on jest chyba prawo skrzydłowym z tego co mi się wydaje, tak więc może jednak w miejsce Gonsalvesa, tak jest. No i tutaj jeszcze jedną zmianę będziemy mieli do wykorzystania do końca spotkania. To już końcowe fragmenty tego spotkania. Boisko opuści Elias Kaczunga, a w jego miejsce na placu gry pojawi się George Puszkarz. Na ostatnie minuty zagrał tutaj jako lis pola karnego rumuński napastnik, który w ostatnim meczu sparingowym ze Spartą Praga strzelił 2 bramki, tak więc no zobaczymy, czy w końcu tutaj pokaże nam coś ciekawego. No piękna bramka tutaj rzeczywiście Kaczungi, ale mamy jeszcze jedną sytuację. Uwaga, Horn, jest Puszkarz, Azawi jest! 3-0, bramka w debiucie wypożyczonego z Wolfsburga zawodnika. Pięknie tutaj wykończył tę akcję. Tutaj rzeczywiście Kerk, dośrodkowanie, Puszkarz, obrona Biska, no i dobitka Azawiego do pustej bramki. Mamy już 3-0. No, jeszcze tutaj końcówka tego meczu, jeszcze Kerk, jeszcze próbujemy dośrodkowanie Bagadura, no ale jako błysk tym razem się nie pomylił, ale to już był ostatni fragment tego spotkania. Wygrywamy gładko na Esprit Arenie z Unionem Berlin. No rzeczywiście to jest potwierdzenie naszej znakomitej formy w ostatnim czasie. Chwalimy naszych zawodników, no bo nic innego nam po prostu nie pozostaje. Spójrzmy na statystyki, aż 8 celnych strzałów spośród 11 oddaliśmy w dzisiejszym meczu. Rywale tylko jeden celny spośród 5. Posiadanie piłki mniej więcej porówno, no ale rzeczywiście tutaj zasłużyliśmy zdecydowanie na zwycięstwo w tym meczu i na zgarnięcie 3 punktów. Piłkarzem meczu został Elias Kaczunga, no to oczywiście w wyniku tej pięknej bramki, którą strzelił na 2-0. Tutaj jeszcze płacimy klubowi Ingolstadt 2 miliony euro jako rozliczenie za transfer Eliasa Kaczungi, ponieważ ten piłkarz zdobył już 20 bramek w barwach naszego zespołu. Tutaj jeszcze krótka konferencja prasowa. I jeszcze no, możemy pochwalić tutaj rzeczywiście Eliasa Kaczungę, błysnął jej skutecznością, miło mi to słyszeć, to jeszcze bardziej sprawia, że piłkarz ma wysokie morale, tak więc moi drodzy, no kontynuujemy tą naszą świetną pasę, 7 meczów już bez straty bramki, tak więc rzeczywiście teraz pojedynek z 5 w tabeli Bochum na wyjeździe już za 10 dni, serdecznie zapraszam.
Zatem, moi drodzy, dotarliśmy do kolejnego spotkania, w którym naszym przeciwnikiem będzie szósty aktualnie w tabeli zespół Bochum. Moi drodzy, jeszcze przed tym spotkaniem stała się rzecz niezwykła. Otóż podczas ładowania gry, podczas przewijania kolejnych dni, no, wyskoczył mi charakterystyczny crash, czyli gra się zminimalizowała, nie dało się jej zmaksymalizować. No i myślałem sobie, trudno, po prostu, no ten fantastycznie udany mecz z Unionem Berlin będzie trzeba powtórzyć. Szkoda. Natomiast, no, zrobiłem jeszcze taką rzecz. Wyłączyłem sobie program odpowiedzialny za kamerę internetową. No i jakimś cudem gra się normalnie zmaksymalizowała. Mówię wam to dlatego, że nigdy w życiu taka sytuacja mi się nie zdarzyła. Crash już wyskakiwał mi tutaj parokrotnie. Otóż w momencie, kiedy tutaj gra została zaktualizowana najnowszą łatką przez Steama, no to te crashy wyskakują niezwykle rzadko, jednak niestety czasami się to zdarza. Natomiast, no, pierwszy raz zdarzyło mi się tak, że początkowo ten crash wyskoczył, później grę udało się uruchomić bez włączania jej od nowa. Tak więc teraz przechodzimy do spraw związanych z karierą Pentagon Challenge. Jeszcze tutaj chciałem wam pokazać podsumowanie zimowego okienka transferowego w Niemczech. Mam nadzieję, że uda mi się to jeszcze gdzieś wam tutaj pokazać. 6 lutego, gdzieś tutaj to było na początku. Podsumowanie okienka transferowego. O właśnie, zobaczmy sobie tutaj najciekawsze transfery. Sinan Kurt przeniósł się z drużyny Karlsruhe do Hertha Berlin, tak więc tutaj jeden z naszych najpoważniejszych kandydatów, znaczy najpoważniejszych rywali do awansu, tutaj stracił swojego kluczowego zawodnika, który przeniósł się do pierwszej Bundesligi. Wenton Berisha już na początku okienka przeniósł się do Norwich City, to jest piłkarz Greuther Fürth. No i tutaj Oliver Frölich przeniósł się z drużyny Kaiserslautern do Leverkusen, ale to już jest młodziutki Nugent. Natomiast jeszcze jedna ciekawa sprawa, którą wam tutaj chciałem zaprezentować. Otóż to jest mój mecz numer 100 w karierze, właśnie to spotkanie z Bochum, tak więc warto by było uczcić ten jubileusz wspaniałym zwycięstwem. Niestety kolejny kluczowy zawodnik wyleciał nam tutaj z zespołu, kontuzja Eliasa Kaczungi, eliminuje go tutaj z gry na 3-4 tygodni, skręcenie stawu skokowego. No naprawdę niezbyt miła dla nas informacja, ale no musimy sobie poradzić tutaj bez Kongijczyka. No musi tutaj oczywiście od razu wskoczyć w jego miejsce George Puszkasz do składu, natomiast Patryk Farkasz, jak widzicie, już wraca na prawą obronę, tak więc tutaj Bagadur może spokojnie zająć miejsce na środku defensywy, czyli na swojej nominalnej pozycji. Jeszcze jeden tutaj fakt związany z zimowym okienkiem transferowym. Zoltan Stieber, ten piłkarz miał bardzo konkretną propozycję z Twente, w zasadzie dwie konkretne propozycje. Jedna to była 1 300 000 euro, druga 1 400 000 euro. No i oczywiście obydwie te propozycje odrzuciłem, ponieważ no głównie ze względu na to, że już chyba nie znalazłbym w tak krótkim czasie, ponieważ działo się to wszystko w ostatnim okienka transferowego, nie znalazłbym ciekawego tutaj i godnego następcy dla Węgra, który i tak w tym sezonie spisuje się świetnie, tak więc nie chciałem się po prostu takiego piłkarza pozbywać. No i to oczywiście wiązało się z tym, że Zoltan Stieber zażądał nowego kontraktu, na co oczywiście bezproblemowo przystałem, natomiast niestety piłkarz chciał taką klauzulę w kontrakcie, która mówiła o tym, że jego pensja zostanie wyrównana do najwyższej pensji w klubie. Niestety zarząd zablokował mi taką możliwość, przez co nie mogłem złożyć propozycji nowego kontraktu Zoltana Stiebera. No i niestety musiałem przerwać negocjacje, co od razu wywołało wielką burzę wśród właśnie tego zawodnika. No i w tym momencie jego morale chyba już bardzo spadło, a nie, i tak jest jeszcze wysokie, no ale było znakomite, teraz jest tylko w miarę dobra, mam nadzieję, że to nie przełoży się jakoś na grę naszego piłkarza. No i cóż, mamy chyba skład już przygotowany, widzicie, że piłkarze są w świetnej kondycji, również świetnie są przygotowani do gry, no może z wyjątkiem George Puszkasza, u którego ogranie jest troszeczkę na słabszym poziomie, aczkolwiek no, mieliśmy troszeczkę czasu na odpoczynek. Również bardzo dobre informacje nadeszły do nas z innych stadionów, ponieważ swoje spotkania przegrało i St. Pauli, które poniosło porażkę u siebie z Osnabrück 0-1, i Freiburg, który przegrał u siebie z Norymbergą 1-2, tak więc no, dwie bardzo do nas istotne informacje. No i to zwycięstwo, które udałoby nam się teraz osiągnąć w meczu z Bochum, sprawiłoby, że nasza przewaga urosłaby już do 6 punktów w ligowej tabeli, tak więc skład już widzicie, nie będę go może czytał, nie będę tracił czasu, no może tylko Azawi, albo nie, może zostawimy Gonsalvesa, bo ma
A nie, ogranie mają praktycznie identyczne. Nie no, Azawi ma 80, natomiast Gonsalves 90. No niech Portugalczyk zostanie w pierwszym składzie. No tak tutaj sobie zatem zaczynamy. No możemy niestety tylko 6 rezerwowych dać do składu, ponieważ no mamy tutaj prawdziwy szpital w zespole. Zatem przechodzimy już do kolejnego meczu. VfL Bochum naszym przeciwnikiem. No jesteśmy po raz kolejny uznawani za faworyta tego meczu. Będziemy mieli trochę czasu na przygotowanie do tego meczu. Wypracowaliśmy sobie doskonałą pozycję wyjściową. Nie przejmujemy się warunkami atmosferycznymi. No tutaj widzicie padający deszcz w Bochum. Mam nadzieję, że oprócz deszczu będą padały również bramki dla naszego zespołu. Bardzo bym sobie tego życzył, tak więc rozmowa motywacyjna. Zagrajmy tak jak ostatnio. No rzeczywiście ostatnio ta nasza forma jest wręcz znakomita. Nie tylko ta ofensywna, no ale również w defensywie tracimy bardzo mało goli. 7 meczów, licząc już spotkania sparingowe bez straty bramki. Tak więc no przedłużymy tą passę w dzień mojego jubileuszu setnego meczu w karierze. Za chwilkę się przekonamy. No i moi drodzy, w pierwszej połowie gra nie pokazała nam żadnej ciekawej sytuacji. No troszeczkę martwi postawa mojej ofensywy, bo widzimy, że cała czwórka zawodników odpowiedzialnych za strzelanie bramek no ma tutaj słabe oceny, zwłaszcza George Puszkasz, tak więc przydzielimy mu tutaj rolę odgrywającego, jego ulubioną. Może to sprawi, że piłkarz będzie grał lepiej. No Stiber również słabiutko, Ljojić i Gonsalves to samo. Tak więc na razie mogę być no troszeczkę pesymistycznie nastawiony przed drugą połową, tak więc powiem naszym zawodnikom, że nie jestem absolutnie zadowolony z gry w tych pierwszych 45 minutach, no i oczekuję oczywiście w drugiej połowie dużo lepszej postawy. 67 minuta spotkania, myślę, że bez zmian się tutaj nie obejdzie, oddaliśmy 4 strzały w tym spotkaniu, żadnego celnego, zatem tutaj Ljojić opuści plac gry, w jego miejsce pojawi się Sebastian Kerk, no i myślę, że Azawi w miejsce słabo spisującego się dzisiaj Gonsalvesa, zobaczymy jak te dwie zmiany wpłyną na grę naszej drużyny, no słabiutko niestety Stiber. On w ostatnim czasie był wyróżniającym się piłkarzem w naszym zespole, no ale chyba jest to tutaj niestety wynik tych niesnasków związanych z transferem do Twente Enschede Węgra, tak więc no mamy jeszcze nieco ponad 20 minut na to, żeby tutaj przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. Już dosyć dawno przestawiłem się na kontrolę, natomiast no żadnej w zasadzie ciekawej sytuacji na razie gra nam nie pokazuje. No i mamy jedną z nich, niestety to jest sytuacja dla rywali, no na szczęście udało się wybić piłkę. Możemy tutaj groźnie skontratakować rywala. George Puszkasz pięknie mija rywala, coraz więcej piłkarzy pokazuje mu się do gry. Puszkasza źle to wykończył, no mógł tam szukać partnera w polu karnym, ładnie tam wybiegał Sebastian Kerk, ale niestety nic z tego nie wyszło. No i mamy kolejną sytuację, Gretzinger, jest Schmidt, świetnie Hajdara, fantastyczne przejęcie, Azawi ładnie zabrał się z tą piłką, pędzi środkiem do Puszkasza, ten do Kerka, Kerk do Hajdary, ten ma świetną sytuację, ależ zmarnował tę okazję Amdu Hajdara. Szkoda, bo to była rzeczywiście setka. No i jeszcze jedna zmiana do wykorzystania, no natomiast no nie mamy już zbyt wielkiego manewru. Mamy tutaj Niklasa Besztę, no i on chyba wejdzie w miejsce Stibera. Słaby dzisiaj rzeczywiście występ Węgra, bardzo słaby z racji tego, że przecież on ostatnio spisywał się wręcz wybornie, no ale uwaga, bo właśnie Stiber rusza z kolejnym atakiem, jest Daniel Hogg, teraz piłka pod nogami naszego defensora, ten zagrywa daleką piłkę, ale niestety do nikogo. No i mamy ostatnią zmianę wykonaną, Besztę w miejsce Stibera. No i mamy jeszcze jedną, tak jak widzicie, sytuację w tym meczu. Frelich do Baka, ten daleko zagrywa, świetnie Bagadur, ale niestety nie udaje się nam odzyskać piłki. Simon, teraz Hajdara, świetnie odzyskujemy, ależ piękne wejście Gańczyka. Puszkasz, Sebastian Kerk, jest Azawi, Rajman broni, aj szkoda, bo to była kolejna sytuacja. No coraz więcej tutaj tworzymy sobie pod bramką Rajmana, ale niestety żadnej z nich nie udaje się wykorzystać. No na szczęście cały czas zachowujemy czyste konto, mamy, widzicie, przewagę. No i uwaga, Sebastian Kerk, jest bramka, fantastycznie. 89 minuta, no i to jest gol, który może dać nam 3 punkty w tym meczu. Sebastian Kerk, pierwsze trafienie w barwach Fortuny Düsseldorf, no idealnie pod poprzeczkę lewą nogą. No tutaj Rajman nie miał absolutnie nic do powiedzenia przy tym uderzeniu. Mamy gola, no który prawdopodobnie, jeszcze nie zapeszając, da nam tutaj
tutaj 3 punkty w tym meczu, jeszcze tradycyjnie żółta kartka dla Marcela Sobotki, no i ostatnia minuta doliczonego czasu gry. Farkasz, Puszkasz, jeszcze jest Hajdara, Azawi, Sebastian Kerk do Puszkasza, ten do Beszte, jeszcze tutaj nie udało się, ale Bagadur bezbłędnie, Beszte, aj szkoda, że tego nie przejął. Simon, teraz zagranie do Dulewicza, no ale Farkasz, bardzo dobry powrót Austriaka, no i Pritz tutaj od bramki, jeszcze Simon, jeszcze tutaj atakujemy, Hog, fantastycznie, bez faulu, ależ piękny odbiór Duńczyka, jeszcze dalekie zagranie, już ekspedujemy piłkę jak najdalej, no i tutaj Pritz znakomicie na aut, no i ostatni gwizdek na Wunovia Stadion w Bochum, wygrywamy, bardzo, bardzo ważne spotkanie, 1-0, no mimo, że tutaj akcji może nie było jakoś przesadnie wiele pod bramką obydwu zespołów, no to jednak emocje były w dzisiejszym spotkaniu bardzo duże. Piękne trafienie Sebastiana Kerka z rzutu wolnego dało nam triumf 1-0 nad Bochum i sprawiło, że powiększyliśmy przewagę nad drużyną St. Pauli do 6 punktów. Tak więc spójrzmy tutaj. Martin Jole, menedżer Twente, był na tym meczu, obserwował Zoltana Stibera, no chyba nie był specjalnie zachwycony grą Węgra, no który akurat w tym meczu nie pokazał się z jakiejś znakomitej strony, natomiast no rzeczywiście kolejny mecz bez straty gola, tak więc no fantastycznie nam idzie jak na razie. No muszę powiedzieć, że znowu ta historia się powtarza, znowu w tym drugim sezonie klub pod moją wodzą no gra kapitalnie, to samo było w Podbeskidziu, gdzie pierwszy sezon no był niezły, ale nie awansowaliśmy, w drugim natomiast no już pokonaliśmy wszystkich rywali. No na razie jeszcze nie chcę zapeszać, bo do końca sporo meczów, bo dopiero mamy 21 kolejek przed sobą, za sobą, tak więc jeszcze 13 spotkań pozostało do zakończenia tego sezonu, ponieważ mamy tutaj 34 kolejki do rozegrania i już mamy 6 oczek więcej niż drużyna St. Pauli i Freiburg. Tak więc, no teraz przed nami arcy ważne spotkanie, bo gramy mecz na szczycie St. Pauli. Jeżeli wygramy to spotkanie, to nasza przewaga nad drugim w tabeli zespołem urośnie już do punktów 9, tak więc, no cóż, pozostaje nam tutaj po prostu przejść do kolejnego meczu St. Pauli. Zatem czas na rozegranie meczu na szczycie 22 kolejki drugiej Bundesligi. Przed nami pojedynek z drugim w tabeli FC St. Pauli. 6 punktów przewagi mamy nad tym zespołem. No w przypadku zwycięstwa, jak łatwo wyliczyć, ta przewaga może wzrosnąć aż do 9 oczek. Mamy szansę również pobić nowy rekord klubu pod względem liczby zwycięstw z rzędu. W tym momencie wynosi ono 6, a jeżeli wygramy to spotkanie, będzie to 7 zwycięstwo, co będzie stanowiło nowy rekord klubu. Tak więc zerknijmy na skład, który przygotowałem na dzisiejsze spotkanie w bramce. Tradycyjnie Pritz, który tutaj na stałe już wskoczył do pierwszej jedenastki. Dalej oczywiście Farkasz, Jergensen, który otrzymał ode mnie deklarację częstszych występów w składzie, ponieważ właśnie miał pretensje do mnie młody Duńczyk, że zbyt rzadko grywa. No to jest jeszcze piłkarz młody, piłkarz, który popełnia błędy bez wątpienia. No na pewno talentu odmówić mu nie może, tak więc on dzisiaj dostanie szansę od pierwszej minuty. Natomiast Daniel Hogg troszeczkę sobie jednak odpocznie. Bagadur będzie partnerem młodego Duńczyka w środku defensywy. Janes Horn tutaj, no kolejny zawodnik, który tak na stałe zagrzał miejsce w pierwszym składzie. Miloš Jo dzisiaj w miejsce zawieszonego za kartki Amdu Hajdary. Sobotka oczywiście tradycyjnie w pierwszym składzie. Azawi, który ostatnio naprawdę pokazał się ze świetnej strony, tutaj również otrzyma szansę od pierwszej minuty. Sebastian Kerk, no bohater meczu z Bochum, który strzelił piękną bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. No ma tutaj rzuty wolne ocenione na 16, zatem nie było się co dziwić, że strzelił bramkę. Stiber, który na razie mimo tego, że zagrał słabo w meczu z Bochum, no to jednak nie można mu odmówić tutaj jakości. No i George Puszkasz, nasz jedyny na razie zdrowy w kadrze napastnik, tak więc no musimy tutaj jednak wystawić go bez względu na to, jaką formę prezentuje, a przecież Rumun ostatnio i tak spisuje się bardzo dobrze, zatem taki skład zgłaszamy. Już powoli wraca sam Schreck, wraca Felix Leist, już wkrótce będziemy mogli z tych piłkarzy skorzystać, oni już prawie wyleczyli swoje urazy, tak więc co mogę powiedzieć, przechodzimy do meczu, który może mieć kolosalne znaczenie w kontekście awansu do pierwszej Bundesligi. No jesteśmy murowanym faworytem tego meczu. Marian Prinz od dłuższego czasu nie daje sobie strzelić gola, cały czas stara się rozwijać ten piłkarz. Przystępuje do tego spotkania w dobrej formie. Bądźmy dobrej myśli, moi zawodnicy wiedzą, co mają robić. Bagadur założy się opaskę kapitana. W innych okolicznościach byśmy podjęli ryzyko, to oczywiście odnośnie
Mikaela Pereiry. Uznaliśmy, że przyda mu się jeszcze trochę odpoczynku. Liczy pan na rewanż w meczu z St. Pauli. No taki kontekst zawsze zwiększa motywację zespołu. No i skład rywali w bramce: Himmelmann, dalej Egen, Hedenstand, Lasse sobie, Hon, Neudecker, Kay, Fink, Waldemar Sobota, Ahmed Arslan, Redondo, no i Buchaduzy w ataku. No i tutaj naprawdę sporo krwi nam już napsuł zespół St. Pauli w tym sezonie, bo już dwukrotnie z tym zespołem przegrywaliśmy, raz w Pucharze Niemiec, raz również w lidze, tak więc oczywiście drużyna St. Pauli zasłużyła na rewanż. No jesteśmy murowanym faworytem tego spotkania. Na razie zaczynamy tradycyjnie na standardowej mentalności, no ale no w miarę upływu czasu, kiedy wynik nie będzie się zmieniać, oczywiście przejdziemy sobie na kontrolę, tak więc już za chwilkę zobaczymy najciekawsze fragmenty meczu na Esprit Arenie. Zaczynamy. No i mamy pierwszą akcję tutaj, rzut z autu, odzyskaliśmy na szczęście piłkę. Stiber, teraz Węgier na lewej stronie, zagrał w kierunku Puszkasza, ten niestety nie przyjął. Jest tutaj Hon do Neudeckera, ten do Keja, Kej do Arslana, tutaj świetnie Bagadur fantastycznie wyprzedził rywala, no ale znowu złe zagranie. No teraz Fink, piłkarze rywali rozgrywają piłkę w środkowej strefie boiska. Waldemar Sobota, teraz Horn niestety nie przejął, Arslan, piłka w pole karne, no i niestety Buchadus przełamał naszą fantastyczną pasę 7 meczów bez straty gola, dając w 19 minucie prowadzenie drużynie gości. Spójrzmy, Sobota, no tutaj Horn niestety nie przerwał tego ataku, Ahmed Arslan, piłka w środku pola, no niestety zbyt daleko Jürgensen od swojego rywala, no i Buchadus dał prowadzenie niestety rywalom. No i uwaga, mamy szansę na odpowiedź. Kerk do środkowania z rzutu wolnego. Jürgensen, teraz uwaga, żeby nie narazić się na kontrę. Farkasz, dobrze, Bagadur w Sobotka. Jest jeszcze Horvat i Miloš Jović potrafi uderzyć z daleka. Jest prostopadłe podanie do Puszkasza. Nie ma bramki, coś nieprawdopodobnego. Ależ interwencja golkipera rywali. Jeszcze tutaj jest Sebastian Kerk w narożniku do środkowania. Stiber tam skakał do piłki. Jeszcze pędzi Sobotka, który tutaj odzyska. Jest faul Antona Finka. No i będziemy mieli rzut wolny, no ale niestety gra nam go nie pokaże jako tej ciekawej sytuacji. Na razie tylko jeden celny strzał na bramkę zespołu rywali. 23 minuta, no i na razie przegrywamy z zespołem St. Pauli, no ale próbujemy tutaj odrabiać. Jest Azawi. Azawi, teraz nie było faulu. Stiber, jeszcze Puszkasz, jeszcze będziemy przy piłce, no ale niestety stracił ją Rumun. Na szczęście dobrze Jürgensen. Jest Waldemar Sobota, Buchadus, Arslan. Arslan, jest okazja. Arslan na szczęście nad bramką. No kolejna groźna sytuacja pod naszą bramką. No słabo tutaj, jak widzicie, wygląda George Puszkasz. No musimy tutaj coś zrobić, no ale może w pierwszej połowie nie będziemy zmieniać, ponieważ no stwarzamy jednak sobie te sytuacje pod bramką rywala, no ale brakuje tylko i wyłącznie no strzał na bramkę rzeczywiście, bo tutaj rywale oddają te uderzenia na naszą bramkę, my natomiast troszeczkę słabo, ależ teraz błąd, Buchadus, mogło być 2-0, no tutaj myślę, że trzeba zmienić tego Jürgensena, który tam popełnia niestety błędy, to on nie opilnował Buchadusa, który strzelił jedną na razie bramkę w tym spotkaniu. No i cóż, do przerwy, moi drodzy, przegrywamy 0-1 na pewno. Wprowadzimy jednak Daniela Hoga na drugą połowę. No i co możemy zrobić więcej? No zdecydowanie musimy tutaj skrytykować naszych piłkarzy. St. Pauli zasłużyło na rewanż, no i nie jestem zadowolony z gry w defensywie, nie jestem zadowolony z prób rozegrania piłki, no również nieskuteczności także, no ale Puszkasz jest już zmotywowany. Myślę, że warto jeszcze zmienić tutaj polecenia, strzały z każdej pozycji, zagrania na obieg, może tak spróbujemy sforsować defensywę St. Pauli. No i rozpoczynamy drugą część tego meczu. No i mamy 65. minutę, Stiber, Sobotka, Puszkasz, aj słupek, ależ to było pięknie rozegrane, aj znowu mamy niestety pecha w tym spotkaniu, świetna okazja przed Puszkaszem, niewykorzystana niestety, no i cóż, damy mu znowu może odgrywającego. No musimy tutaj coś się zrobić, bo rzeczywiście czasu coraz mniej. Mikael Pereira w miejsce Azawiego. No i na razie chyba tyle. Jeszcze myślę, że możemy dać Stiberowi atak, to samo Pereirze, no i zmienić już tutaj właśnie na ofensywę. Mamy ostatnie 20 minut tego meczu, no musimy tutaj za wszelką cenę dążyć do strzelenia wyrównującego gola, no a na razie niestety, no dosyć słabo to wszystko wygląda. Sebastian Kerr dzisiaj również słabo się spisuje, no George Puszkasz również poniżej krytyki zdecydowanie. No czas tutaj upływa nieubłaganie, 5 minut pozostało do końca tego meczu. Dajmy sobie tutaj już granie na aferę, dajmy sobie szarże, grę na większym ryzyku. No czasem to przynosi
oczekiwane rezultaty. Jeszcze prowadzimy Gonsalvesa może w miejsce Stibera. No i to już jest ostatnia zmiana w tym spotkaniu. No, pozostaje nam liczyć na to, że coś jednak uda nam się tutaj strzelić. No ale 4 minuty zaledwie pozostały do końca. No na pewno ten wynik sprawi, że losy rywalizacji w drugiej Bundeslidze nie będą jeszcze rozstrzygnięte. No na dodatek niestety kontuzja Kerka jeszcze. Sebastian Kerk, dośrodkowanie Hog. Niestety na spalonym Duńczyk i to była ostatnia niestety akcja tego meczu. Przegrywamy St. Pauli. No tego chyba nikt się nie spodziewał. Byliśmy dzisiaj murowanym faworytem. No oczywiście muszę tutaj ostro zareagować na tak słabą grę mojego zespołu. No spójrzmy, St. Pauli było w tym spotkaniu lepsze, St. Pauli niestety odrobiło 3 punkty do nas. No szkoda, no tutaj na szczęście ten uraz Sebastiana Kerka niezbyt groźny, zasłużony niestety zwycięstwo naszych rywali. Konferencja prasowa jeszcze po tym meczu, może wyślemy sobie asystenta akurat na tę konferencję. No i Puszkasz, spójrzmy, 7 godzin bez strzelonej bramki. No nie ma się co dziwić, że nie wygrywamy spotkań, skoro nasz jedyny napastnik jest tak nieskuteczny. No i co, moi drodzy, mogę powiedzieć, teraz czeka nas kolejne spotkanie z Darmstadt, które przeżywa tutaj spory kryzys, które jest dopiero na miejscu 13, a przecież jeszcze w zeszłym sezonie ten klub walczył o awans do Bundesligi, dopiero w barażach przegrały z Ingolstadt i nie awansował ostatecznie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. No mam nadzieję, że ten mecz przeciwko drużynie St. Pauli to był tylko wypadek przy pracy, tak więc już za chwilkę widzimy się na ostatnim meczu w dzisiejszym odcinku przeciwko drużynie Darmstadt. No i moi drodzy, dzisiejszy odcinek zakończymy meczem z Darmstadt na wyjeździe. Darmstadt to zespół, który no jest blisko, jak widzicie, strefy spadkowej. No rzeczywiście nie wiedzie się w tym sezonie temu zespołowi, aczkolwiek no u siebie spójrzmy, jak tutaj się spisują. 3 zwycięstwa tylko, 4 zwycięstwa przed własną publicznością, tak więc tylko 2 triumfy na stadionach rywali, tak więc aż w 9 porażek już w tym sezonie. No miejmy nadzieję, że po tym meczu dołożą porażkę numer 10. My przegraliśmy niestety w poprzedniej kolejce po raz pierwszy od 30 października, kiedy to przegraliśmy właśnie St. Pauli, tyle że to było w Pucharze Niemiec, tak więc no bardzo długi czas no byliśmy na zwycięskiej ścieżce. No niestety tutaj tym razem porażka. No mam nadzieję, że to był tylko wypadek przy pracy, tak jak już mówiłem. No i teraz skład na spotkanie przeciwko Darmstadt. Wracają do składu powoli sam Schreck i Felix Leis, oni dzisiaj już na ławce rezerwowych, natomiast Pereira już wrócił do pierwszego składu. Tutaj spójrzmy, Prince w bramce, Farkasz, Hog, Bagadur i Beszte, który zastąpi zawieszonego Janesa Horna. Druga linia standardowo Hajdara, Sobotka, tutaj skrzydłowi to Pereira, Stiber, Jojdż jako ofensywny środkowy, no i Puszkasz od razu tutaj wystawiony przeze mnie jako odgrywający. Zagrajmy sobie tutaj kontrolą od samego początku w tym meczu. No i tutaj informacja na temat Beszte i Pereiry, że ich ogranie nie jest w 100% takie jak być powinno, natomiast no ci piłkarze wracają do składu. Jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania, ale tak było również w meczu St. Pauli, zatem nie ma co tutaj się przedwcześnie cieszyć, no bo rzeczywiście czeka nas bardzo trudne spotkanie. Spójrzmy na skład naszych przeciwników w bramce SR, dalej z Carlsen, Wuljewicz, Langkamp, Schönheim, Ryu, Seung-Wo, Niemeyer, Vrančić, Anis, Benhatira, Roman, Bezjak i Zuli. Bezjak no w tym sezonie zupełnie przyzwoicie się spisuje, 9 bramek w 19 meczach Słoweńca, on akurat tutaj nie zawodzi, natomiast no cała reszta zespołu Darmstadt no gra zdecydowanie poniżej oczekiwań. No tutaj rzeczywiście fani tego zespołu liczyli na to, że będzie powtórzony sukces z zeszłego sezonu, kiedy to udało się zająć trzecie miejsce i w barażach powalczyć o awans. Tutaj zagrajmy swoim stylem, zwycięstwo jest na wyciągnięcie ręki. No tutaj jednak to w żaden pozytywny sposób nie wpłynęło na naszych piłkarzy. Tutaj powiedzmy im jeszcze, że wierzę w ich umiejętności. No George Puszkasz, 7 godzin bez strzelonego gola. Mam nadzieję, że dzisiaj przełamie Rumun ten pasy, a my wygramy spotkanie i powiększymy przewagę nad St. Pauli do 3 punktów. No i pierwsza akcja, tutaj zespół rywali atakuje, jest Beszte, tutaj Jojdż ładnie przejął, mamy szansę na kontrę, jest
Syl Hajdara świetnie przejął, zagrał do Pereiry, ten świetna piłka do Puszkasza, no niestety niedokładna, ale jeszcze udało się pozostać przy futbolówce. Jojić jest bramka, świetnie Sztiber asystuje, a Miloš Jojić strzela swoją pierwszą bramkę w barwach Fortuny Düsseldorf. No piękna akcja, rzeczywiście znowu pokazał się ze świetnej strony Zoltán Sztiber na lewym skrzydle, podanie do Jojicia, ten uderzył w długi róg z bliskiej odległości, mamy 1-0. No i rywale już tutaj mają akcję. Wulijewicz, dalekie zagranie do Zulija. Ten wygrał pojedynek główkowy z naszym zawodnikiem, ale Bagadur spokojnie. Jest Patryk Farkasz. Zagrywa tutaj wzdłuż boiska, troszkę ryzykownie, ale Sztiber to przejął. Jest Sobotka, Marcel Sobotka. Jeszcze Sztiber, Hajdara, Miloš Jojić, jest Pereira. Ależ to była okazja, ale niestety niewykorzystana przez reprezentanta Wysp Zielonego Przylądka. No i mamy kolejną sytuację. Niklas Beste z autu, Jojić dośrodkowuje, piłka w kierunku Hajdary, no ale niestety nie dokładna. Jest Zuli do Wu, ten tutaj zagrywa do Zuliego, tutaj Roman Bezjak, jeszcze Zuli, jeszcze tutaj akcja naszych przeciwników. Niemeyer przejmuje Sobotka, świetnie zagrywa na lewą stronę do Sztibera, ten pędzi ile tylko sił w nogach na bramkę rywali. Sztiber, Puszkasz 2-0, no jest przełamanie George'a Puszkasza. W końcu po 7 godzinach bez strzelonej bramki, bramka Rumuna i to w tak ważnym meczu. Spójrzmy, Sztiber, druga asysta w tym spotkaniu, w sumie już asysta numer 11, o ile dobrze liczę. No i ze stoickim spokojem wykończył to wszystko George Puszkasz. Mamy dwubramkową przewagę na stadionie w Darmstadt. No rywale na razie nie oddali ani jednego celnego strzału na naszą bramkę. My już w sumie 5 uderzeń na bramkę zespołu rywali, no i do przerwy będziemy prowadzić 2 bramkami. No słabo tutaj Pereira, ale troszeczkę jest to zrozumiałe, ponieważ ten gracz powraca po kontuzji. Nie wolno nam teraz odpuścić, zdecydowanie koncentracja jest teraz bardzo ważnym aspektem. No i jeszcze myślę, że możemy skrytykować Besztę, tutaj powinien spisywać się troszeczkę lepiej. No i cóż, bez żadnych zmian w ustawieniu, bez żadnych zmian personalnych również przechodzimy do drugiej połowy. No rzeczywiście spisujemy się na razie bardzo dobrze, nie ma co narzekać na postawę naszych zawodników w tych pierwszych 45 minutach. No i mamy kolejną okazję, tutaj jest Bagadur, który przejął teraz piłkę do Hajdary, ten do Puszkasza, ale teraz źle zagrał Rumun, ale przejął szybko piłkę Puszkasz, matko boska, cóż za bramka rumuńskiego napastnika. No George Puszkasz tutaj, no naprawdę gol stadiony świata. Spójrzmy, najpierw przejął piłkę, później Jojić, no i z pierwszej piłki, ależ uderzenie George'a Puszkasza, no pięknie, pięknie, jakby to mówili Francuzi, creme de la creme. No rzeczywiście, to co zrobił teraz George Puszkasz, to był naprawdę najwyższy poziom. No i cóż, 65 minuta, może zróbmy sobie tutaj jakieś roszady w składzie. Może na boisko wprowadzimy Szreka w miejsce Jojicza. Bardzo dobry mecz dzisiaj Serba, strzelona bramka, ocena 8-6. No i myślę, że możemy również zdjąć z boiska Hajdarę, ponieważ no tutaj ma już na koncie żółtą kartkę. W jego miejsce Felix Lajs, który wraca do zdrowia po kontuzji. Myślę, że już przy 3-bramkowej przewagi możemy sobie pozwolić na takie zmiany. Rzeczywiście, no tutaj wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie Hajdara, miał być tylko rezerwowym, a tutaj praktycznie w każdym meczu grywa od pierwszej minuty wypożyczony z RB Lipsk zawodnik. No i cóż, mamy jeszcze 15 minut do końca. No spójrzmy, jaka przewaga, jeżeli chodzi o statystyki naszego zespołu w meczu z Darmstadt. No rzeczywiście nie ulega wątpliwości, kto w dzisiejszym meczu jest zespołem lepszym. Jeszcze mamy jedną zmianę, Bagadur w jego miejsce, może Jergensen, ewentualnie może Azawi jeszcze w miejsce Pereiry. O właśnie, chyba taką zmianę sobie jednak tutaj zrobimy, ponieważ no Pereira jest po kontuzji, jeszcze jest troszeczkę osłabiony, tak więc no rozegrał dzisiaj niezłe spotkanie reprezentant Wysp Zielonego Przylądka, miał jedną znakomitą sytuację, której jednak nie wykorzystał. No aczkolwiek na szczęście robili to inni, wykorzystywali okazję. Jojić i dwukrotnie George Puszkasz. No i moi drodzy, końcowe już fragmenty tego spotkania. Byliśmy dzisiaj zespołem zdecydowanie lepszym, 14 strzałów, 7 celnych. No i bez wątpienia zasłużyliśmy dzisiaj na to efektowne 3-bramkowe zwycięstwo. Tak więc znowu powracamy do wysokiej dyspozycji. Zdawałoby się,
Tak więc no, ten mecz udowodnił, że jednak porażka St. Pauli to był tylko wypadek przy pracy. Znowu wracamy do wysokiej formy, 3-punktowa przewaga nad drużyną, którą ostatnio przegraliśmy mecz, no i konferencja prasowa, na której możemy udać się bez wątpienia z podniesioną głową. Znowu kolejny fantastyczny mecz w wykonaniu Zoltana Stibera, 2 asysty Węgra. No i tutaj możemy również pochwalić George'a Puszkasza, który na pewno z uznaniem przyjmie nasze pochwały, ponieważ ten piłkarz no ostatnio miał kryzys formy, ale w dzisiejszym meczu udowodnił, że to naprawdę bardzo, bardzo wartościowy napastnik. Spójrzmy, tak wygląda w tym momencie profil George'a Puszkasza, 23-letni Rumun, rzeczywiście z 12 bramkami w tym sezonie, no jest jednym z najlepszych piłkarzy w naszej kadrze, przyszedł do nas za 525 tysięcy euro z Interu Mediolan, w tym momencie jest już wart 2,5 miliona prawie euro, tak więc jego wartość mocno podskoczyła. No i co mogę powiedzieć, moi drodzy, jednak wracamy na zwycięzcą ścieżkę, jednak wygrywamy kolejne spotkania, tak jak już mówiłem, Zoltan Stiber 11 asyst na koncie w tym sezonie, możemy świętować kolejny sukces, tak więc w tym momencie mamy 3 punkty więcej niż St. Pauli, aż 5 oczek przewagi nad Norymbergą, no i na 11 kolejek przed końcem jesteśmy cały czas liderem drugiej Bundesligi. No nie mogę przeżałować tego meczu St. Pauli, tam może gdybym nie dawał szans piłkarzom, którzy rzadko grywają, może jednak to spotkanie udałoby się przynajmniej zremisować, ale nie ma co płakać, trzeba iść do przodu, przed nami kolejne arcyważne spotkanie u siebie z Karlsruhe, później wyjazd do Kaiserslautern, mecz z Greuther i spotkanie z Würzburgiem, a my zobaczymy się już na meczach z Namem Drezno, TSV, Chemnitzer i Osnabrück. Natomiast no, od tego spotkania wszystkie mecze już zobaczymy sobie w odcinkach aż do samego końca. W jeszcze kolejnym odcinku zobaczymy mecze z Braunschwigiem, Paderbornem i zakończymy meczem z Norymbergą. Mam nadzieję, że w tym momencie będziemy już pewni zwycięstwa w drugiej Bundeslidze. No, natomiast jeszcze w tych 11 kolejkach musimy się pokazać z dobrej strony. Jeszcze taka mała ciekawostka. Przed rozpoczęciem spotkania z zespołem Darmstadt miałem tutaj propozycję rozmowy kwalifikacyjnej z holenderskiego Naku Breda, którą jednak odrzuciłem natychmiastowo, ponieważ w tym momencie jeszcze nie chcę przenosić się do innego klubu, aczkolwiek tak jak już mówiłem, ten sezon to będzie mój ostatni w barwach zespołu Fortuny Düsseldorf. Kończy mi się kontrakt, no i jest tutaj naprawdę kilka ciekawych drużyn, które można ewentualnie objąć, aczkolwiek no, chciałbym poprowadzić zespół, w którym będę mógł w miarę szybko awansować do Ligi Mistrzów i może zmienię troszeczkę moje ostatnie deklaracje. Wcale nie jest powiedziane, że będzie to zespół z Europy, być może gdzieś do Brazylii, być może gdzieś do Stanów również się przeniosę, jeżeli będzie taka okazja, bądź do Argentyny, kto wie. No, aczkolwiek na razie skupiamy się na tym sezonie i skupiamy się na awansie Fortuną Düsseldorf do niemieckiej ekstraklasy. Na dziś to wszystko, co przygotowałem. Serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne materiały i z Pentagon Challenge, i z Trybu Hardcore, gdzie rozpocząłem karierę Deportivo La Coruña i również oczywiście w międzyczasie gdzieś pewnie pojawi się odcinek z FIFA 17 i kariery Newcastle United. Za dzisiaj pięknie dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia. Na razie.